Siemano, witajcie, tutaj Wojan i dziś pójdziemy do wszystkich Wojanowiczan, żeby dowiedzieć się, co takiego haker nagadał na każdego. Bo tutaj jest coś nie tak, widzowie. Nagle każdy usłyszał o kimś, że jest zły i ja bym chciał pójść to wyjaśnić, porozmawiać i zobaczyć, co jest nie tak. Tak jak słyszeliście, dowiedziałem się od hakera, że Palion jest w kontakcie z jakimiś złymi osobami, złymi potworami na Wojanowicach, które się wkradają. Nubek wpuścił hakera, a Kati lubi patrzeć, jak Wojanowice są niszczone. Te wszystkie rzeczy dzisiaj chcę, mam nadzieję, wyjaśnić. Mam nadzieję, że nam się uda. Chodźmy może na samym początku, wiecie co? No, haker, tam widzę Katy, ale w sumie chodźmy. Haker najbardziej chyba namieszał z Nubkiem, bo Nubek naprawdę jest na nas obrażony, więc pierw właśnie do niego pójdziemy i zobaczymy. Zobaczymy, co on mu nagadał. Mam nadzieję, że Nubek... O, jest tam. Będzie chciał mówić. Nubek! 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 Ja dobra, co chcesz? Nie, nie, zakopmy topór i porozmawiajmy jak człowiek z człowiekiem. Ja wiem, że ty jesteś dorosły, masz już 56 lat na karku, co nie? Bo jesteś dorosły, Nubek, tak? Odpowiedzialny. No, no to myślę, że jak skoro jesteś dorosły, to jesteś w stanie porozmawiać ze mną. Czemu? No, no to porozmawiajmy, okej? Okay? No nie chcę rozmawiać z tobą, teraz nie mam ochoty na przykład. No ale tak się nie zachowuje normalna osoba. Trzeba ja wszystko wiem już, wszystko już o tobie wiem, chłopie, już wszystko wiem. Co wszystko? To powiedz mi, co wiesz w takim razie, o. Czekaj, przecież ci powiedziałem ostatnio. A czemu się zawodowujesz? Czemu ty jest tyle mobów? Ja słyszę tutaj tak dużo mobów, powiem ci. Co się interesujesz teraz tak bardzo? No tam masz mega dużo mobów, Nubek, to jest podejrzane, mogę to sprawdzić? Nie udawaj, nie możesz, no ale niszczysz mi, widzisz? Ty tylko niszczysz, ja nie wiem, że to co ja zniszczyłem? Nic nie zniszczyłem. Czekaj, coś słyszę tutaj dużo mobów. No zniszczysz mi wszystko, dobra, wiesz co, Bojan? Ja niestety, ale jeżeli chcesz mnie zobaczyć po raz ostatni, to chodź. Ja odchodzę. Co? Było miło. Co? Idę po raz ostatni? Czekaj, Nubek, gdzie ty jesteś? Jak po raz ostatni? Gdzie ty jesteś? Nie, nic mi tego, no, bo zabudowuję, no ale o co chodzi? Jak po raz ostatni? Co ty gadasz? No ja teraz w tym momencie w swoim bazie tutaj buruję i mam nadzieję, że nikt już tutaj nie wejdzie i zrobię barykady. O, co ty gadasz? Ale po co to robisz? Przecież teraz się nie dostaniesz do środka. No tak, ale to właśnie robię po to, żeby już nie wejść, bo na razie idę i nie wiem, czy już wrócę, więc... Gdzie idziesz? Masz tabliczkę? Nie mam tabliczki, ale gdzie idziesz, Nubek? Co ty mówisz? Dobrze, ja wiem, co mi zrobiłeś. Niestety, co ja tego robisz? Nie toleruję. Nubek, dostaniesz ode mnie dirta, jak nie pójdziesz. Dobrze, o. Wiesz co? Ty mnie tylko chcesz przekumywać. A ja wiem, że to będzie dirt ten, oszukany. Co ty, dobra. Nubek, w ogóle gadasz? Nie, dobra, czekajcie, widzę, co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Nubek, powiedz mi, co tu się dzieje? Co ty robisz? Jak, co ty tutaj piszesz? Idziesz do nubowic swoich? Nubek nie ma już mnie, idę stąd do nubkowic. Czekaj, daj mi to przeczytać. Jak ty idziesz do nubkowic? Nawet nie wiesz, gdzie to i nie dowiesz się nigdy. Nubek, no to jest chyba jakiś prank, tak? To wszystko nie, jest... Bo ja nie wiem, że ty przecież nie musisz się ukrywać. Zniszczyłeś mi domek. Przykro mi naprawdę. Co? No. Ale nie możesz opuszczać w tym momencie Wojanowic, jak my mamy walkę z hakerem normalnie. Co ci haker nagadał? Jak walka, jak ty zapoczątkowałeś to wszystko i zniszczyłeś mi niby domek. Ja nic nie zapoczątkowałem, ty zapoczątkowałeś wpuszczeniem hakera, tak się dowiedziałem. No, nie wpuściłem nikogo. No to ja też, ja nic nie rozwaliłem. To wyjaśnijmy to w takim razie, jak człowiek z człowiekiem. No. Bo ja wiem, że ty chciałbyś wyjaśnić i wszystko, ale ja już znam całą prawdę i to ma sens, że ty mi zniszczyłeś to, żeby zwalić kogoś innego i specjalnie zbudować ten domek, bo ten zamek, bo nie lubiłeś mojego domku. To nie ma żadnego sensu, stary. Jak miałbym nie lubić twojego domku, jak ci go budowałem? No razem ale chciałeś mi powiedzieć, żebym nie miał. I chciałeś mnie spankować. Co ty gadasz w ogóle? Nie wyszło coś, co? Obudziłeś tego ty. No. Teraz nie wiem, czy debil, bo mi powiedział, ale... To nie jest twój przyjaciel, ty nawet... O nie, jeszcze szaf. Widzisz, bronię cię, bronię cię. Nie, broń mnie, nie musisz nic robić. Słuchaj, Pojan, ja idę, proszę za mną nie iść. Trzymaj ostatnie rzeczy, które... No ale nie możesz iść z Wojanowic, no w sensie... Jak ty chcesz zostawić Wojanowice teraz? W takim momencie? Przykro mi, ale ja chyba odejdę, wiesz, bo... Nie, ja ci to odkładam tutaj to wszystko, bo ty sobie żarty pewnie robisz i zaraz wrócisz. Nie, spoko. Niestety, ale ja idę. No, na razie idę.
To są żarty, nie? To są żarty. Nie, no nie chcę mieszkać w tamtym domku i być na wiosce, gdzie oszukuje się. Kati mi zbanowała, nupcie, panią chciał mnie wyrzucić, to proszę bardzo, tak nie chcecie. A jak Kati ci zbanowała, nupcie, co ty gadasz? Czekaj jeszcze raz, co? Nubek! Nubek, no nie wychudź! Kati mi zbanowała, nupcie, już wszystko wiem, dostałem list od hakera i panią chciał mnie wyrzucić. Na razie. Co tu się dzieje? Co to? No, Nubek, gdzie ty idziesz? No nie opuszczaj go na nic. Nie chodź za mną. To nie wychodź nigdzie, nie idź nigdzie, nie idź. Dobrze, ja idę, nie chodź za mną, może kiedyś wrócę. A gdzie są Nubkowice? Nieważne, nie w tą stronę, nie możesz się tego dowiedzieć. Usanuj chociaż to, bądź jak jesteś niby kolegą. No nie, no ale wrócisz. Na razie cię, ale my nawet nie będziemy wiedzieli, gdzie cię szukać, Nubek. Nie wiem, ja może wrócę, może nie. Nubek, no musisz wrócić. Nie, no Nubek. No Nubek, ale wrócisz niedługo, nie? To jest na chwilę nie tylko. Nie wiem, bo mnie zniszczyłeś. Domek, Katy, wezwała Nubcie. Nie chcę z nikim rozmawiać. Ja się idę, Nala, nie słuchaj mnie. Co tu się odwala? No... Nie, no poszedł sobie. Co za... Co za mały dzban? Ten haker nagadał mu jakieś rzeczy. No mi też nagadał. Ja też już sam nie wiem, w co wierzyć, ale nie opuszczam od razu Wojanowic, jak takie coś się dzieje. No... Głupie sza, wiecie co? Aż sobie ściszę wszystkie te wrogie stworzenia, bo to jest masakra, są za głośno. Dobra, nie wiem, co tutaj się odwaliło właśnie w tym momencie, patrz na to. Pow! O! Ale mnie denerwuje. Teraz sobie znalazłaś moment sza na to, żeby przelatywać i mnie denerwować. Chodźmy może, nie wiem, do Kati sobie pójdźmy i powiemy jej teraz wszystko, co się wydarzyło, że Nubek nas opuścił. I ciekaw jestem, jaka będzie jej właśnie reakcja na to, że nas opuścił. No mam nadzieję, że to, że Nubek, wiesz, opuścił, sprawi, że znowu wszyscy się pogodzą i wszyscy pójdziemy po Nubka, co nie? Poszlibyśmy wszyscy po Nubka i może by wszystko się ułożyło. Dobra, chodźmy. Kati! Ej, co ty, śpisz? Halo? 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 No, Kati! Nubek przed chwilą opuścił Wojanowice! Idziemy go szukać razem? Idziemy go wspólnie tutaj ściągnąć? Przeczytaj tabliczki, ja właśnie się pakowałam i... Co? Chciałam się przespać. Znowu? Ty też? No nie, dobra, czekaj, co tutaj napisałaś? Muszę odejść z Wojanowic, może się jeszcze kiedyś zobaczymy? Co? Żegnajcie, Kati, gdzie ty idziesz? Co? Ja idę, no nie wiem, gdzieś idę sobie, tu nie wiem, dużo rzeczy się dziwnych dzieje. No ja ale to sobie poradzimy z tymi wszystkimi przespać, rzeczami, no. Wyjść. Musimy, ale co usłyszałaś od hakera w takim razie, bo nikt mi tego nie chce powiedzieć, w sensie, no Palion tylko powiedział w sumie, co usłyszał od hakera i no to jest... No mówiłam wam, że Nubek chce mnie wywalić z Wojanowic, Palion gada wszystko hakerowi, a ty myślisz, że ja to wszystko psuję. No... Ja usłyszałem od hakera na przykład, że tobie się podoba, że to wszystko się niszczy. Więc... No i widzisz, każdy ma swoje jakieś racje, ja idę. Ale czy to nie jest jakby, wiesz, to powinniśmy porozmawiać i sobie to wszystko wyjaśnić. No już idziesz? Nie da gadać, muszę się ubrać w zbrojkę. No ale pamiętaj kto, a pamiętasz od kogo masz tą zbrojkę, co nie? No przecież kiedyś to była moja zbrojka ale i myślisz, że jakbym wiem, tak myślał, to bym ci ją dawał? Nie byłoby czegoś takiego. Katilandia, proszę zostać. Nie mogę, muszę odejść. Ale... Do teraz. Już nic naprawdę... Nie, bo się kłócimy cały czas, wszyscy na siebie najeżdżają. Już widziałeś, jak to było. Nie, no najpierw Nubek, teraz ty... Do... Nie, no... Sorry. No naprawdę... Co, zostanę tutaj z Palionem? A może do Paliona chociaż pójdźmy, jeszcze pogadajmy. Nie? Nie, nie. No... No... No, nie chcę gadać z tym ogórem, bo on wszystko kabluje na nas. Co? Ale ja też się dowiedziałem różnych rzeczy, ale ja bym chciał je najpierw zweryfikować. Podobno haker ma jakieś inne jeszcze dowody, może poczekajmy najpierw na te jego dowody i zobaczymy, no co takiego powiedział. No to poczekajmy oddzielnie. Nie, no, no ale nie wrócisz tutaj niedługo też, co nie? Bo, nie. No co? Nubek nie powiedział, to ty też nie wrócisz? Nie, o, ja, ale... Co tu się odwala? No nie, no... Nie, no widzowie, słuchajcie, to jest jakiś horror w tym momencie. Widzowie, nie dość, że potraciliśmy nasze najpiękniejsze wieżowce, najbardziej charakterystyczne budowle, to jeszcze teraz tracimy członków Wojanowic i zostałem w tym momencie sam z Palionem na Wojanowicach. Ja się czuję, jakby to był początek końca Wojanowic i nie mogę na to pozwolić, widzowie, dlatego idziemy do Paliona i razem ich wszystkich tutaj z powrotem zaprowadzimy, razem z Palionem pogadamy z nimi i mam nadzieję, że razem sobie to wszystko wytłumaczymy, więc chodźmy, czekaj, Palion nie ma domu, to gdzie on jest w takim razie? On tutaj w ogóle gdzieś jest? O, tam widzę, widzowie, tam go widzę! Palion! Słuchaj, wszyscy opuścili Wojanowice, zostaliśmy sami! Musimy ich iść odbić teraz, musimy po nich pójść i z nimi porozmawiać, Palion, idziesz ze mną?
Skąd ty masz tyle energii? Co jest grane? No bo musimy walczyć z tym hakerem, a nie możemy zostać sami teraz we dwóch. Potrzebujemy Kati i Nubka do tego. Nubek poszedł, powiedział, że nie chce tutaj być, bo uważa, że ja zniszczyłem mu domek i że jesteśmy najgorsi. Wszyscy, Kati też powiedziała, że wszyscy są najgorsi. Wiesz co, ja też usłyszałem wiele rzeczy od hakera złych i no nie wiem. Wierzysz w to, wierzysz w to, czy w to? Nie wiem po prostu w co wierzyć, stary, ale wydaje mi się, że powinniśmy w to jakby razem siąść, porozmawiać i wyjaśnić to wszystko. Ja też mogę mu niby wierzyć, niby nie wierzyć, ale nie opuszczam Wojanowic jeszcze. Ja powiem wam wprost, ja was bardzo kocham, ale dzieje się zbyt wiele rzeczy złych i ze względu na to po prostu, że tak się dzieje, a nie inaczej, to... Co? Nie na długo, nie pójdę, nie... Bo też chcę no wyjść nie Wojanowic, mów, że też ale, opuszczasz wioskę. Ale nie na długo, nie zamierzam, wiesz, nigdy już nie wracać, nie, wrócę, no. Ale... Po prostu chcę... Zbyt dużo jakoś złej krwi jest. Ja wiem, czas leci rany, ja to wiem, także wolę zrobić chyba tak naprawdę. Wziąłem już łóżko. Co? Już się też spakowałeś? Czyli wy wszyscy przez ostatni dzień się pakowaliście. Ale to ja też mam opuścić Wojanowice? Ja z nimi w ogóle nie gadałem. Czyli nie gadaliście ze sobą też? Nie. Ja nie mogę. A gdzie chociaż idziesz? Na Polianowice? Na Polianowice, tam możesz mnie szukać jak coś. No, tam ogarnę, ja i tak mam tam, wiesz, rozwalona ta wioska, coś tam ogarnę przy okazji. No ale to najwyżej, wiesz, nie? No się odbuduje te wieżowce. Nie wiem, ten haker... Haker, nie wiem, no nagadał te rzeczy, ale to trzeba no porozmawiać, tak, i może wyjaśnić. Wiesz, nawet się przyznać do winy, to się nic nie stanie. Może to, wiesz, przeszłość była. To, że ale... byłeś z innymi postaciami złymi i z nimi miałeś sojusz, to przeszłość mogła być, co nie? Nie, nie było nic takiego, nic nie było takiego. Kati mnie nienawidzi, Nubek nie wiem co odwala. Widzę, że tylko ty jesteś w miarę pokojowo nastawiony, ale... Tak będzie lepiej, przynajmniej na chwilę. Ja nie mogę, no to zostaję sam na Wojanowicach. Ale to w takim razie ty lecisz na Polianowice, tak? Mhm. Tam możemy szukać jak coś, nie? Jak coś się będzie działo ultra złego, coś tam będziesz mi potrzebował, to po prostu przyleć, ale chcę po prostu oczyścić. Nie, no dobra, dobra, ale wiesz jak to jest ciężko z tym teraz się jakby pogodzić, nie? Bo to jest... No tak, tak. Ja teraz też nie wiem, zostanę w połowie rozwalonej wiosce już. To wszystkie... Myślisz, że... Nie wiem, haker coś jakiś... Ja bym mu nie ufał, ale z drugiej strony faktycznie miałeś dużo powiązań z tymi złymi postaciami. Widzowie też pisali na dole w komentarzach, że przecież z on... I... No tak, to może się klei, ale no jest to nieprawda. Nie chcę mi się już tłumaczyć po prostu z tego. Wrócę tutaj, albo szukaj mnie na Polianowicach, dawaj znać jak ten, nie wiem co ci więcej powiedzieć, to jest bardzo przykra sprawa, każdy tu się kłóci i żal mi też widzów, bo no widzą co się z tą wioską dzieje jednak, nie? No, ja nie wiem też jak oni na to zareagują, no zobaczymy, no oni nam kibicują. Nie no to, ja ale tak, to no, ja lecę, wróć jak no. Się poczujesz, że trochę pewniej, to wróć albo, no. Albo przylecę po ciebie, ale muszę też ogarnąć Nubka i Kati znaleźć. Nubka muszę znaleźć, nie wiem, no, gdzie on poleciał. Najgorzej z Nubkiem, najgorzej to jest z Nubkiem. Nie wiem, no jeszcze najgorsze jest to, że nie wiemy gdzie są Nubkowice, nie? Te jego. Aha, a na pewno Nubkowice gdzieś poleciał. No powiedział, że chyba tak, tam zostawił tabliczkę. Okej, okay. Czyli ty się z nim już nie widziałeś, po prostu sobie poleciał. Już widziałem się przez chwilę, ale nie mogłem go przegadać, nie? Już po prostu poszedł. On to akurat totalnie, no dziwne to jest wszystko. Bo mówi, że Nubek to jest żołnierz hakera i najgorzej się zachowuje, to jest taki strasznie jakby agresywny. No bo on jest młody i naiwny, to pewnie najbardziej w to wszystko wierzy. No tak. No, ja też nie wiem czy wierzy, czy nie. Ja lecę, jak coś, nie wiem, wysyłaj listy, pisz, dzwoń, ja się wybiorę. No to na razie, do zobaczenia, no. Do zobaczenia, widzowie, zostałem sam na Wojanowicach. Nie sądziłem, że kiedyś taki moment nadejdzie i nie sądziłem, że to wszystko jakby, wiesz, wydarzy się z własnej woli Wojanowiczan, nie? Bo to nie zmusił nas wcale haker, to było z własnej woli wszystko i teraz nie wiem co po prostu zrobić. Wydaje mi się, że będę musiał wszystkich sprawdzić co robią. Wydaje mi się, że będziemy musieli pójść z niewidkami do nich na wioski. Tylko nie będziemy mogli znaleźć Nubka, to jest jedyny problem. Wiemy jedynie, że kierował się w tamtym kierunku. Może polecimy gdzieś tam daleko i znajdziemy Nubkowice. Widzowie, subskrybujcie kanał, żeby tego nie przegapić. Bądźcie razem z nami. No i działamy. Zobaczymy, jaka jest prawda. Jaka jest prawdziwa prawda. Bo tutaj mogą być różne prawdy przez różne osoby, ale jaka jest jedyna prawda? Zobaczymy, przekonamy się. Subskrybujcie i do zobaczenia. Cześć.